Witamy Was wszystkich. Witamy serdecznie. W kolejnym odcinku Dialogów na cztery nogi. Kontynuujemy temat szczeniakowy, tym razem. O problemach, które mogą się pojawić ze szczeniakiem. Tak. I chcieliśmy podzielić te problemy na dwie części. Jedne na problemy, które występują w domu i druga część problemy występujące na zewnątrz, na dworze, czy tam w jakichś innych miejscach poza domem. Jeszcze mi się przypomniało, a propos naszego przedstawienia się i tego, kim jesteśmy, odsyłamy do pierwszych odcinków, tam dużo mówimy o sobie, teraz już nie będziemy powtarzać. Tak, kompletnie o tym zapomnieliśmy przy dwóch częściach. No, działamy we Wrocławiu generalnie i już mamy... Ale no, znamy się na tym. Tak. Co mówimy. Ale I'm an engineer. Ale nie traktujcie tego na zasadzie zaufajcie nam, tylko to sprawdźcie. Dokładnie. Wręcz nawet dokładnie. Zachęcamy do tego, żeby to sprawdzić. Czy się na pewno na tym znamy. No. Okej, okay, no to właśnie. Szczeniaczki. Szczeniaczki są słodkie, ale też miewają problemy. I pierwszy, który tutaj weźmiemy na pierwszy ogień, że tak powiem, to smycz, szelki i zakładanie ich. I obroża, tak. I obroża, bo mamy tutaj różne akcesoria. Na pewno te akcesoria będziemy chcieli sobie zakupić. Tak. I pierwsza rzecz, pytanie, jakie szelki dla psa? To bym bardzo chciał o tym powiedzieć. Tak. O tym przynajmniej, jakie nie dla psa. Tak? Czyli tak, najlepsze szelki na chwilę obecną, moim zdaniem, to są szelki typu guardy. Tak, czyli powiedzmy mniej więcej takie jak te tutaj. Zazwyczaj guardy są takie zrobione z takich, mają większą Azora tutaj przestrzeń. Może pokażę. Tak, no, pokażemy Azora. Tak, ma, nie? Tak, tutaj te szelki po prostu przechodzą tutaj pod brzuchem. Tutaj zazwyczaj jest jakaś większa część materiału. To wszystko się tak tutaj oplata, czyli nie ma żadnego ucisku na łapy, nie ściska to łap, nie ściska nie to klaty. Nie ogranicza stawu ramiennego. Nie ogranicza, tak. Nie ogranicza ruchomości tej stawów, nie stwarza to później żadnych problemów. Tak. Natomiast zazwyczaj wszystkie szelki typu guard są dosyć drogimi szelkami, które są porządnie zrobione, dobrze zrobione. I na początek polecam sobie kupić szelki typu guard, ale takie jak te, czyli z pasków zrobione. Też. Wstawiamy gościa. Unikamy jak ognia szelek, które będą zakładane. Aha, i te szelki też się charakteryzują tym, co jest bardzo, bardzo fajne, że one nie, że tutaj nie trzeba nic z psem robić, podnosić go, przekładać, nic nie zrobić, po prostu przekładamy to przez głowę, no, spinamy w jednym miejscu. Gdzie trzeba móc przekładać, też są tak, też modele, ale można które też, mają bo te, nie, te, tych na przykład nie trzeba przekładać przez głowę, można je zapiąć w ten sposób, ale żeby tego unikać, można przekładać przez głowę. Czyli unikamy sytuacji, kiedy musimy psa podnosić, kiedy coś go tutaj denerwuje, wpija mu się w łapki i go to boli. I to jest bardzo często problemem dla psów, zakładanie szelek właśnie z tego powodu, że one są bardzo mocno niekomfortowe. Jeżeli kupimy szelki, które będą zakładane, kiedy podnosimy psa i wkładamy mu tu w łapy, takie w trójkąt, taki koszyk, jakby można było z nim zrobić, żeby go nosić. Znaczy nie zachęcam do noszenia, ale w takim kształcie. Ale powiedzmy, że taka tutaj wychodzi forma z tego, no to później może z tego powodu być problem taki, że pies będzie na widok szelek uciekał nam. Tak. Tak, nie zobaczy szelki i nie będzie chciał iść na spacer. I teraz, jeżeli pies nie chce iść na spacer, to zazwyczaj, poobserwujcie oczywiście psa, znaczy najlepiej nie dopuśćcie do tej sytuacji, ale często jest tak, jak pytam, później rozmawiam z klientami i mówię im, sprawdźcie, czy pies nie chce iść na spacer, czy on nie chce, żeby zakładać mu szelki, nie chce całego tego procesu ubierania szelek, czy ubierania obroży, zapinania na smycz. I jak oni zaczynają robić test, czyli mój test polega na tym, że nie zakładajcie szelek, tylko otwórzcie drzwi po prostu i wyjdźcie z psem na zewnątrz. I nagle się okazuje, że pies bardzo chce iść na spacer, że on marzy o tym, żeby iść na spacer, on po prostu nie chce całego tego procesu sprzętu. Zakładania szelek, ubierania tego wszystkiego. Także dobrze by było od samego początku, po pierwsze, wybrać dobrze te szelki, bo jednak raczej jesteśmy zwolennikami szelek. Tak, zdecydowanie i też zaraz bym chciał obalić pewien mit. Więc wybrać te szelki w odpowiedni sposób, kupić je właśnie tego typu. No i od samego początku nauczyć już psa chodzenia w tych szelkach, chodzenia też na smyczy. Polecamy sposób taki, że kiedy mamy jeszcze ten moment kwarantanny i naprawdę nie możemy wychodzić z psem na zewnątrz, albo nie musimy wychodzić. Albo tak decydujemy. No tak, tak decydujemy, albo po prostu nie musimy wychodzić też tak, że zaraz te smycz, szelki są nam niezbędne. Możemy to wszystko zrobić w domu, zanim będziemy mieć ten pierwszy spacer i będziemy musieli wyjść, tak? Czyli co tutaj nam to daje? To ściąga z nas presję. Bo w momencie, kiedy muszę wyjść na spacer, momentalnie pojawia się presja. Ja muszę psu założyć szelki, tak? Muszę mu zapiąć smycz i muszę z nim po prostu pójść i nie mam innego wyjścia. W momencie, kiedy nie mam takiej potrzeby, nie muszę wychodzić, presji nie ma, robię sobie ćwiczenie, to ćwiczenie mi się uda albo mi się nie uda. Jak mi się nie uda, zacznę je od nowa, zobaczę, co się stało, dlaczego pies reaguje tak, a nie inaczej. I będę mógł to zrobić dobrze, porządnie, że pies na widok szelek będzie sobie fajnie zadowolony. O, szeleczki będziemy teraz ubierać, będzie fajne coś, będzie fajnie, będziemy mogli je ubrać i pójść sobie na spacer. Także dobrze byłoby
no po prostu przepracować to wcześniej. Dokładnie. No i właśnie tutaj ja bym chciała nawiązać do takiego mitu, który niestety też wielu hodowców powiela, że dla szczeniaka absolutnie nie wolno szelek, bo pies jak mocno ciągnie, to mu się przebudowuje ciało i tak dalej, że tylko obroża. No i być może jak mocno ciągnie, to tak, ale no to też jak uczymy chodzenie na smyczy, to nie dajemy się mocno ciągnąć, po pierwsze. A po drugie, jak taki szczeniak bardzo emocjonujący się zaczyna się szarpać na obroży, to moim skromnym zdaniem i raczej też wielu specjalistów od psiego zdrowia, większych urazów może doznać na obroży, kiedy tutaj ma jeszcze miękkie, delikatne i tchawice, i krtań, mięśnie szyi, gdzieś tam ten odcinek kręgosłupa szyjny narażony na różne uszkodzenia, niż to, kiedy rzeczywiście całym ciężarem klatki piersiowej oprze się na szelkach. Oczywiście no, każdy ma wybór i zdecyduje sam, natomiast myślę, że bezpieczniejsze zdecydowanie będą jednak szelki, ale odpowiednie, czyli tak jak powiedział, nie mogą one tutaj blokować nam ruchu w stawach ramiennych, czyli żadne jakieś norweskie szelki nie wchodzą w grę, czy easy walking, no to już w ogóle dla szczeniąt nie powinny być brane. Tak, no większość generalnie szelek będzie zrobiona nie w taki sposób, niebezpieczny sposób tak naprawdę i no i dobrze byłoby popatrzeć na to, jak one tak wyglądają i też brać pod uwagę to, że inni będą nas zachęcać do zakupu takich, a nie innych szelek i zawsze zweryfikować to sobie wszystko, te wszystkie informacje, bo oprócz tych szelek i tego, że tam chodzenie na obroży, chodzenie na szelkach odradzają, bo to jedni odradzają chodzenie na obroży, inni na szelkach, tak, no to tak są jeszcze inne rzeczy, które są odradzane na dzień dobry przez hodowców lub przez innych, że pies nie może chodzić po schodach, że tam jakieś labradory inne, że nie może wchodzić do samochodu, nie wiem, tam zeskoczyć z niczego. Robi się taka trochę paranoja z tego, nie, bo oczywiście wchodzenie przez szczeniaka jakiegoś ciężkiego molosa na przykład po schodach codziennie jest 7 pięter, w górę i w dół, tak, 5 czy 6 razy dziennie, no to może rzeczywiście jakieś problemy przyszłościowo stworzyć, tak, problemy w rozwoju, czy tam problemy ze stawami, jakieś bolesności i tym podobne rzeczy. Natomiast no, jeżeli mamy do przejścia kilka schodków, no, tak, albo no, nie wiem, no 2-3 schodki, a potem mamy windę, czy tam, nie wiem, pół piętra na przykład, czy tam pies sobie wskoczy do samochodu, no nie przesadzajmy, tak, że nagle nie wiadomo, co naszemu psu się stanie i przez wszystkim będziemy go chronić. Oczywiście zeskakiwanie z metra przez szczeniaczka, który waży, nie wiem, 10 kg, a jest 3-miesięcznym szczeniaczkiem, no to nie jest nic mądrego, natomiast no, wszędzie powinna jakby pojawić się rozwaga jakaś, tak? Powinniśmy sami przemyśleć pewne rzeczy, a nie, że ktoś nam coś powiedział i nagle musimy postępować w taki, a nie inny sposób. No bo też wracając do socjalizacji i zapoznawania też psa ze światem zewnętrznym, to jakby jeśli będziemy psa tylko zawsze nosić po schodach, on nie nauczy się po nich chodzić. Tak, i tak. Przynajmniej powinniśmy początkowo zacząć uczyć psa, żeby chociaż wszedł te kilka ostatnich schodków, Jeżeli jest mały lub ma jakiś problem z pokonaniem schodów, no bo to może być mały pies i on może być dla niego to zbyt trudne, żeby takie schody pokonać. Natomiast no ogólnie raczej zalecamy, żeby te psy jednak uczyły się tego chodzenia po schodach, no jeżeli tylko już będą mogły fizycznie to robić, tak, no to wtedy już po prostu zaczynają chodzić normalnie, dosyć szybko, a nie czekamy tam do roku na przykład, niektórzy kazą czekać, no wyobraźcie sobie noszenie na przykład 30-kilogramowego labradora po schodach, no. Labradora, a doga? No to już okej, no to taki jest przykład, to już i tak jest moim zdaniem hardkorowy, ja bym 30-kilogramowego labradora nie chciał nosić. No nie. Bo sam będę miał problemy z kręgosłupem i sam będę wymagał. Tym bardziej, że też nie każdy jest w stanie, no nie każdy jest, jakby nie każdy opiekun jest dobrze zbudowanym mężczyzną, o jakimś tam wyższym wzroście, nie? Tak, także tutaj chciałbym nawiązać, jakby podsumowując to, do tego, że w momencie, kiedy będziemy mieć szczeniaka, pojawi się bardzo dużo informacji na temat, jak powinniśmy go wychowywać, jak powinniśmy postępować właśnie, jakie kupić szelki, jaką obrożę, czy nosić po schodach, czy nie nosić, czy pies powinien spać z nami, te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, żeby mocno weryfikować wszystko, co mówią inni ludzie. Szczególnie, że tam, nie wiem, sąsiad czy znajomy, który już miał 3 psy, tak, i on ze wszystkie 3 tak super wychował, nie miał z nimi żadnych problemów, więc on pewnie się zna. A on sam uważa, że się zna w ogóle super. No tak, tak. Tak, gdzie no jakby ludzie bardzo często nie mają w ogóle żadnej pokory do wiedzy. I myślą, że czegoś się kiedyś nauczyli i to już jest święta prawda, bo to u nich na przykład działało. Mhm. A to, że gdzieś coś tam u kogoś działa, jeszcze nie znaczy, że jest prawdziwe i w ogóle, że się sprawdzi wszędzie i gdzieś indziej. Tak. Poza tym ta nauka o psach no, cały czas ewoluuje, to cały czas się zmienia. My to, co wiedzieliśmy kiedyś, ja to już w ogóle jeszcze tam kiedyś, to była taka wiedza, której nawet Ali na szczęście nie dane było poznać. Ale w jakiejś tam części, nie? Czy tam w praktyce, tak? Także tak, no to wszystko się cały czas zmienia, my też się uczymy, staramy się tą wiedzę tu przekazywać coraz to bardziej aktualną, żeby zwracać na to uwagę,
że nawet takie osoby jak weterynarze czy hodowcy to nie są ludzie, którzy wszystko wiedzą, tak? Jeżeli tak. Znaczy, coś wam, tak, warto po prostu, tak, warto ktoś po prostu się oczywiście warto posłuchać, bo ktoś może mieć dobre rady, ale to nie znaczy, tak, że ktoś mi coś powiedział, to znaczy, że to już jest święta prawda. Zweryfikujmy te informacje, no my polecamy nasze. Tak, tak, nagrania, tak, naszą, no, wiedzę, uważamy, że jest dobra. Sprawdza się w praktyce i jest w jakiś tam sposób naukowy, teorią, tak, naukowo potwierdzone. Natomiast, no, żeby na to zwracać uwagę, bo zauważyłem bardzo często, że ludzie stosują rady, które ktoś im tam dał. Tak, ktoś, kto tak naprawdę, tak, no, gdzie normalnie, gdyby, nie wiem, zacząłbym być na coś chory, no to idę do lekarza, tak? A nie, że sąsiad. Oczywiście są jakieś domowe sposoby, no tak, leczenia się, no, ale poważnych chorób się domowym sposobem nie leczy. Mm-hmm. Nie? Albo w wychowaniu dzieci też dobrze byłoby. No, 30 lat temu się wychowywało dzieci inaczej, 50 lat temu inaczej, 10 lat temu inaczej nawet. Tak. Bezstresowe wychowanie, wszyscy pamiętają, jaką tu. Nie ma czegoś takiego. Jako to przyniosło klęskę, co niektórym. To było źle nazwane, bo nie było bezstresowe, tylko bez wsparcia tak naprawdę, nie? No bo tak, tak. Zasady też. Ale no, w każdym razie było po prostu inaczej i teraz jest inaczej, tak? Tak? I pewnie inaczej będzie za kilka lat, ale no jakby cały czas jednak rozwijamy się w tym dobrym kierunku raczej. Dokładnie. Tak? I te zmiany są pozytywne, być może kiedyś będą one jeszcze bardziej pozytywne, jeszcze lepsze. Także. O, coś mi mikrofon nie działa. To by było na tyle. Natomiast teraz okresy lękowe. Okresy lękowe. Czyli są to takie specjalne okresy w rozwoju psa. W zasadzie one są normalne. Nazywają się lękowe bądź krytyczne. Można znaleźć różne nazwy, czy też zwiększonej wrażliwości. To w zależności od publikacji różnie to jest nazywane. W zależności od publikacji również są podawane różne terminy tak naprawdę na to, kiedy one się pojawiają. One są takim okresem, w którym następuje gwałtowny, skokowy rozwój mózgu psa. Włączają się nowe funkcje poznawcze, włączają się nowe możliwości, wzrasta jakaś tam dana dziedzina, że tak powiem, w skillach psa, natomiast przez to wzrasta też wrażliwość na różne bodźce, ponieważ mózg jest tak naprawdę wrażliwy, on sobie tam się kiełkuje i sobie rośnie, oczywiście mówię w przenośni, nie czepiajcie się terminologii, ale wtedy pies na przykład jest wrażliwszy na jakieś dźwięki, albo nowe obrazy budzą w nim jakiś strach, czy właśnie stres, czy lęk. Pojawia się to zwykle nagle. Wyróżniamy kilka takich okresów, zaraz powiem, kiedy mniej więcej się ich można spodziewać, ale najpierw powiem, na czym polega. Generalnie jest tak, że idziemy sobie z psem na spacer, zawsze tą samą trasą, którą zawsze chodził, od początku, odkąd u nas jest, i nagle pewnego pięknego dnia pies na przykład zaczyna szczekać na ten śmietnik, który mijał przez ostatnie parę miesięcy swojego życia. I nie wiemy, o co chodzi. Albo na przykład nagle zaczyna się uwrażliwiać na panie w kapeluszu. Albo zawsze był, nie wiem, neutralnie, załóżmy, nastawiony do psów, a teraz zaczął je uszczekiwać. Zakładając, że nie ma jakichś traumatycznych wydarzeń z tymi bodźcami związanymi. To jest często tak jakby nieadekwatne, nie wiemy, skąd się to wzięło. I to też samoistnie mija w większości przypadków, jeśli czegoś nie zepsujemy celowo albo niechcący. I potem pies wraca do normalności. I teraz tak, są cztery wyróżnione okresy lękowe. Pierwszy przypada mniej więcej na 7-10 tydzień. To w zależności właśnie od publikacji, czasem jest podawany jako 8, czasami jest podawany jako 8-9, no różnie. Ale te widełki mniej więcej zależy od psa, zależy osobniczo od rasy i tak dalej. Kolejny przypada na piąty miesiąc, czwarty, piąty właśnie, tak mniej więcej. Potem mamy między 7 a 10, 7-8 i potem znowu 13-15 miesiąc. No i mówi się, że tak naprawdę traumy z tych ostatnich dwóch okresów bardzo trudno jest później wyleczyć. One lubią zostawać na całe życie psa. Oczywiście dużo możemy zrobić zawsze, dużo możemy odpracować, ale zdarza się często, że jest to taki zawsze problematyczny punkt. To akurat, co się gdzieś tam źle w tym okresie skojarzyło. No właśnie, i to jest normalne, tak? To nie jest to, że wasz pies jest jakiś zaburzony, czy coś mu się stało, czy źle go wychowujecie. U jakby każdego psa te okresy rozwoju są normalne, natomiast u każdego psa inaczej to wygląda. No i jeden będzie rzeczywiście strasznie wyglądał, jak nie wiem, jakby mu bomba atomowa wybuchła obok niego i teraz jest kłębkiem nerwów, a inny pies w ogóle może nawet nie zauważyć, że on miał taki okres lękowy, nie? Więc to bardzo osobniczo zależy, ale co jest ważne, to wtedy, w tych okresach, kiedy wiemy, kiedy się ich spodziewać mniej więcej, staramy się nie przepracowywać żadnych nowych bodźców, żadnych nowych ludzi nie spotykać, zwłaszcza takich mało pewnych, gdzie no nie do końca wiemy, jak te osoby się zachowają, czy psy, czy jakieś, nie wiem, tramwaje, czy inne rzeczy, z którymi byśmy chcieli popracować. To jest raczej dobry czas na utrwalanie tego, co już pies zna.
na to, co, czego się na pewno nie bał, co było w miarę bezpieczne i nad czym możemy mieć pełną kontrolę. Tak, tak, no ale mogą się pojawiać jakieś nowe rzeczy, nowe problemy. I czasem taka powtórna socjalizacja jest niezbędna w tym okresie, nie? Że jednak będziemy musieli pewne rzeczy przerobić. Od nowa, tylko bardzo delikatnie, żeby, bo jeżeli pies coś tam, tak jak Ala wspomniała, coś się wydarzy, to później to może zostać na długo, długo i będzie ciężko sobie z tym poradzić. Także to jest takie często pomijane przez ludzi, a jest to bardzo ważne, bardzo istotne i dobrze by było mieć to na uwadze. Szczególnie te właśnie, te dwa ostatnie. Tak, dokładnie. Teraz następny temat domowy to jest dostawanie psa samemu w domu. Potencjalny lęk separacyjny i problemy z tym związane. Ponieważ jest też taka tendencja do tego, żeby jak już mam szczeniaczka, to tam mam jakiś urlop wolny, czasem tydzień, czasem dwa, czasem miesiąc, czasem na wakacje bierzemy tego psa, na ferie zimowe, czy tam okres świąteczny. No taki moment, kiedy mamy tego czasu więcej lub sobie organizujemy ten czas, żeby mieć go więcej, spędzamy cały ten czas ze szczeniaczkiem. I później nagle idziemy do pracy, dzieci do szkoły, coś tam się zaczyna dziać. Dom jest pusty, pies musi zostać sam i nagle, przychodzimy do domu, a tu nagle coś tam, nie wiem, pogryzione, coś zniszczone, tu kubka, tu siku. Albo kartka od sąsiadów. Albo kartka od sąsiadów, jakieś tam problemy różne mogą się pojawić. Także no, należało pamiętać, żeby ten okres, kiedy mamy, bo dobrze jest sobie wziąć takie wolne, to jest jak najbardziej jest w porządku, moim zdaniem. Jak możliwość, to korzystajcie. Tak, zdecydowanie to zróbcie, będzie czas na przerobienie wielu rzeczy. I oprócz tego też nauczenie psa pozostawania właśnie samemu. Tak, czyli planowo trzeba sobie wyjść na parę minut, na parę dziesiąt minut, zależy od psa, ale nie zaczynałabym od godziny, ani nawet od pięciu minut. Zaczynałabym może od minuty, może nawet krócej, zależy od psa. Tak, na początku może po prostu zaobserwować, jak reaguje. Tak, jak na przykład chociażby wychodzimy do innego pomieszczenia, czy jak zamkniemy łazienkę za sobą, bo to już często widać problem, nie? Żeby jest na przykład skrobie do drzwi albo piszczy, no to już wiemy, że trzeba nad tym popracować ewidentnie, ale od bardzo krótkich interwałów czasowych. Cały sierpień 2019 poświęciliśmy na temat lęku separacyjnego, więc tam będziecie mieli też dużo materiałów na naszym Facebooku, na fanpage'u Co Mówi Pies. Ja też organizowałam całe seminarium dwudniowe na ten temat z Zuzią Rybarczyk, także też jeszcze te nagrania są dostępne u mnie na stronie tam na lękseparacyjny.pl. Ale na pewno, co można powiedzieć jakby tak od razu, to, żeby ćwiczyć po pierwsze samo takie zostawanie sobie tego pieska samemu, ale też, żeby nie przyzwyczajać go, że cały czas poświęcamy mu uwagę, bo to jest trudne. Mamy słodkiego szczeniaczka, on jest taki mięciusi, a jeszcze trafi się taki, który akurat lubi dotyk i lubi być głaskany i lubi siedzieć na kolankach, no to mamy taką naturalną tendencję, żeby się nim tak opiekować, tak? No jest taki malutki, jeszcze ma te swoje cechy takie, które nam przypominają noworodki, więc te instynkty się w nas budzą opiekuńcze. A tak naprawdę psu jest potrzebna przestrzeń. Właśnie nie to, żeby cały czas mu poświęcać uwagę, no bo jak on do tego przywyknie, to będzie doznawał ogromnego stresu kiedy my wyjdziemy do pracy, no bo ta potrzeba pozostanie, a już nie będzie jak jej zrealizować, nie? Także to są takie, myślę, dwa sztandarowe przykazania opiekuna szczeniaka, nie? Żeby właśnie uczyć zostawania samemu od samego początku, nawet od pierwszego dnia. I właśnie takie dozowanie uwagi dla psa. Nie? Żeby możemy zacząć uczenie tego zostawania samemu właśnie, od zostawania samemu po prostu w domu, w innym pomieszczeniu, kiedy my jesteśmy jeszcze w domu. Tak. No i obserwowania psa, bo może być tak, że mamy psa, z którym nie mamy żadnego z tym problemu i po prostu będziemy wychodzić, powolutku go przyzwyczajać i on po prostu to złapie i będzie super. Ale może być też tak, że będziemy mieć psa, który z tym problemem będzie od razu, to będzie widoczne. Także za nami chodzi, że jest mu ciężko, że do łazienki idziemy, to on idzie, już piszczy, już skrobie. I to jeszcze nie musi być jakiś duży problem separacyjny, więc dobrze by było od razu spróbować popracować nad tym. Tutaj odsyłamy właśnie do tych wszystkich sierpniowych rzeczy, nagrań i tego, o czym Ala wspominała. Natomiast może być tak, że ten problem jest większy lub mniejszy. No, trzeba to po prostu poobserwować i spróbować zobaczyć. Natomiast to też do tego, co mówiłaś o tym poświęcaniu uwagi, no to tutaj ta reszta, myślę, że będzie nam się ładnie z tym łączyć, bo no, oczywiście mamy szczeniaczka, którego chcemy dbać, ładnie go wychowywać i żeby wszystko było z nim w przyszłości w porządku. Natomiast no, też to nie przyjechał jakiś król wielki do nas, tak, który po prostu teraz wszystko może, a my nie możemy nic. Tak? No, szczenie musi się nauczyć tego, że są pewne zasady, że tych zasad trzeba przestrzegać, że czasem czegoś nie dostanie, że nie wolno czegoś robić, że czegoś od nas po prostu w danej chwili nie może otrzymać. Oczywiście no, w odpowiedniej formie, takiej jakby bardzo strawnej dla takiego młodego psa, żeby dobrze... Tak, i że no, nic mu się nie stanie, tak, że nic mu się nie stanie, jeśli go poignorujemy w domu trochę, nie? No to tak, jest, że jest po prostu teraz, no nie mam teraz dla ciebie czasu, teraz musisz sobie poradzić sam. I oczywiście na ten czas trzeba było psu odpowiednio organizować, żeby potrafił sam. Ale też
planujcie sobie, nawet jeśli tak realnie macie czas, bo często tak jest, nie, że ktoś nam pracuje z domu albo coś, no przecież może sobie głaskać jedną ręką szczeniaka, drugą klepać w komputerze, ale dla dobra psa lepiej jest no, tego czasu nie dać mu po prostu, nie, zaplanować sobie na przykład takie okresy, kiedy jesteśmy z domu, ale jesteśmy niedostępni dla psa po prostu. Oczywiście pomijamy tutaj sytuację, kiedy pies się czegoś przestraszył, nie wiem, dźwięku czy coś i szuka wsparcia, no bo nie, wtedy udzielamy tego wsparcia. Tak, tak. O tym też mówiliśmy już wiele razy, między innymi w nagraniu o budowaniu więzi, ale właśnie to jest dosyć istotne, nie? Żeby dać mu taką przestrzeń. Tak, bo później, jeżeli nie dajemy psu tej przestrzeni i na przykład spełniamy wszystkie jego zachcianki, każdy kontakt, kiedy pies ma na niego ochotę, lub tak naprawdę nie do końca ma na niego ochotę, tylko przychodzi do nas, tak, niekoniecznie razu, po kontakt, a my od razu zaczynamy tam go głaskać, coś tam z nim robić i się bawić na przykład, a on może potrzebował zupełnie czegoś innego. Może spać. Może na przykład chciał koło nas się po prostu położyć, no. albo po prostu chciał w jakiś sposób coś tam nam zakomunikować, a potem stwierdził, dobra, to ja się jednak położę. Mm-hmm. Czasem można było przeczekać tego psa, nie? Zobaczyć, czy on sobie po prostu nie poradzi z tym od razu. A dobra, w sumie to okej. Okay. Tak. A nie od razu w jakiś sposób reagować, bo później się właśnie pojawiają problemy z frustracją, z pobudzeniem zbytnim, tak, na wiele różnych bodźców, pies zaczyna reagować, bo jak ciągle wchodzimy z nim w tą interakcję z nim, no to my wstajemy, pies od razu wstaje, tak, tak, biegnie do nas, o Jezu, coś będzie zaraz się działo, tak, już zaczyna coś tam, przychodzi do nas, przynosi piłeczkę, przynosi zabawki, coś chce z nami robić, my nie mamy czasu, no bo nie będziemy, nie oszukujmy się, realnie mieć ciągle czasu dla psa, więc w którymś momencie będziemy musieli zacząć mu odmawiać, to zacznie wywoływać mu jakąś frustrację, no i wtedy się zaczyna to niszczenie, gryzienie słynne, pies gryzie, bo chce się bawić i tym podobne rzeczy, tak, czyli pies zaczyna rozładowywać tą frustrację lub to pobudzenie poprzez gryzienie, niszczenie lub gryzienie nas, próbę zwrócenia uwagi. Kradzieże na przykład, kradzieże różne. I ucieczka, nie? Różne są zachowania, psy są bardzo też sprytne i kreatywne. Tak, tak, psy się bardzo szybko uczą, tak, no bo po pierwsze, jeżeli pies zacznie nas gryźć i my zaczynamy coś z nim robić, czyli nie wiem, od razu na dzień dobry na przykład wpychać mu do pyska zabawkę albo coś z nim robić, bawić się czy coś w tym rodzaju, no to pies już się uczy, że w ten sposób jest w stanie nas uruchomić, tak, że będzie jakieś działanie. Tak. Oczywiście czasami pies gryzie z silnej frustracji, no to raczej średnio sobie to przyswoi, że a, wystarczy się sfrustrować, nie? Wiadomo. No, nie. No, ale no, pies może są się. Pewne mechanizmy, tak, są pewne mechanizmy dokładnie. I później pies może się uczyć pewnych zachowań, że w ten, a nie inny sposób, na przykład biorąc coś do pyska w domu, łapiąc jakiś przedmiot, można nas uruchomić, aktywować nagle. Bo i nagle, że wszystkich uwaga się kieruje, bo pies ma skarpetkę, nie? Tak, na przykład. No. Gdzie normalnie, gdybyśmy na przykład zostawili go z tą skarpetką, no to poszedłby sobie ją tam może pogryźć po dziamka, bo być może zostawił. Przebieg raz czy dwa po mieszkaniu. No albo nawet gdyby ją zniszczył, no to lepiej nad tym problemem pracować później. Bo ogólnie myślę, że jeżeli cokolwiek psu odbierać, zabierać mu jakieś przedmioty, które ukradł, no bo pies może wziąć rzecz, która... No, na przykład telefon komórkowy, nie? Skądś tam zabrać. No powinniśmy oczywiście odpowiednio te rzeczy wszystkie trzymać, jak mamy szczeniaka, żeby uważać na to, żeby nic się takiego nie stało, no ale może tak być, to i tak natychmiastowa reakcja będzie zawsze gorsza niż taka reakcja po chwili, że po pierwsze zobaczymy, co pies chce z tym zrobić, pokażemy mu, że nam na tym nie zależy, bo to jest jakby podstawa tego działania. Skupiamy się na przedmiocie, bo pomyślcie sobie, że w momencie tak, pies coś bierze i my nagle patrzymy na to, no i pies nie jest głupi, on widzi, że my na to patrzymy i że to chcemy, tak, że to jest dla nas ważne, więc dlaczego miałby nam to oddać, skoro znalazł to pierwszy i on to ma. A że my patrzymy na to i chcemy to odebrać, no to znaczy, że to ma nadajemy moc, temu wartość, tak jeszcze większą cenne, wartość temu nadajemy. Także lepiej jest chwilę odczekać i ewentualnie podejść z jakimś tam smakołykiem, nauczyć psa oddawania przedmiotów, które jeżeli już musimy coś mu zabrać od razu, bo to jest na przykład telefon albo nie wiem, aparat albo coś tam cennego, czy tam nie wiem, 200 zł albo... albo jakaś tam, nie wiem, rzecz, która może być niebezpieczna dla psa, tak tabletki czy coś w tym rodzaju. To tak czy inaczej... lepiej jest chwilę odczekać, oczywiście chwilę, nie pół godziny, tak? Tylko tam, no nie wiem, kilkanaście sekund. Tak, zobaczyć, co pies też z tym zrobi, no bo zawsze tą reakcję będziemy mieli możliwość jeszcze zareagowania. No, znaczy ja też w ogóle proponuję, żeby na przykład jak już pies coś takiego robi, to pierwszą reakcję, jak już, bo zareagujecie impulsywnie, to nie jest tak, że tak, no... No, ale można to wytrenować sobie. Tak, można to wytrenować, ale też, żeby na przykład było, że wstajesz i idziesz, nie wiem, w podskokach szybko do kuchni, nie wiem, do lodówki załóżmy, cokolwiek, czy wołasz sobie tego psa wesołym skupiasz się na czymś innym. Tak, że pies stwierdza, to już jest nieciekawe, co ona robi, nie? I biegnę za nią sobie, patrzę. To już, to jest takie działanie doraźne bardzo, bo to samo w sobie nie nauczy, natomiast chcę też, żebyście wiedzieli, że my nie promujemy ignorowania gryzienia i ignorowania niszczenia rzeczy, bo to nie o to chodzi, tylko na ten moment, na tą chwilę, kiedy coś jest jeszcze nieprzepracowane, można użyć różnych strategii, żeby przerwać dane zachowanie, niekoniecznie właśnie każąc czy skupiając się na przedmiocie, nie? Także to takie te. No i w ogóle warto mieć dużo smaczków porozkładanych po mieszkaniu gdzieś tam w strategicznych punktach. Tak, żeby tam w razie już jakiegoś krytycznego momentu móc sięgnąć po to i coś zrobić, zawsze to bardziej pozytywnie niż
Tak. Niż po prostu czegoś zabraniając, tak? No bo tego gryzienia, skakania będzie, tego, będzie się pojawiać dużo ze szczeniakiem. Szczeniak, bo to jest szczeniak i on często będzie w ten sposób albo wywoływał tą frustrację, albo próbował coś na nas wymusić tak naprawdę, tak, czasami. Albo po prostu poznawał świat na poznawał też sposób, świat nie? w ten sposób, tak, tak gryząc różne rzeczy i dobrze byłoby to rozpoznawać, tak? Czy w danej chwili pies, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuje. Mhm. Nie, bo często też się takie sytuacje są, że ludzie wracają ze spaceru z psem. Tak. I on nagle, taki spacerek super był fajny, a nagle pies zaczyna właśnie biegać po domu, gryźć, niszczyć różne rzeczy. Mhm. Też właśnie rozładowuje te całe jakby napięcie, tak. To wszystko, co się na tym spacerze działo. Pamiętajmy, że dla szczeniaka takie wyjście na spacer to jest naprawdę nie lada przeżycie, bo to jest nieznany dla niego świat. Zwłaszcza, tak. Bardzo dużo się tam dzieje, inne psy, inni ludzie, nawet jak to robimy w dobry sposób odpowiedni, to i tak będzie się wszystko, będzie się zdarzać. Tak, jest to obciążenie, czasem duże, no i zależy od tego, jakiego mamy psa, on może sobie z tym radzić lepiej lub gorzej. Gdzieś to musi rozładowywać. Tak. Jeżeli takie rzeczy nam się też dzieją, no to dobrze byłoby też pozwolić psu w jakiś sposób to rozładować w domu. Jeżeli to jest tak, jeżeli regularnie się tak dzieje, to mógłby regularnie po spacerze sobie pójść, tak. Dostać jakiegoś gryzaczka, no właśnie, żeby... I tu też jeszcze złapię to od razu, póki to mamy. Jeśli na przykład wiemy, że nasz pies ma problem w jakiejś sytuacji konkretnej, na przykład jak wisi suszarka i wiszą skarpety, to on na bank je ściągnie, albo jak, to na przykład możemy ją zamykać w innym pokoju, tak? Czy w jakiś sposób inny ograniczać psa, dopóki się nie nauczy, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby całe życie te skarpetki chować, tylko dopóki się nie nauczy, dopóki nie minie ten newralgiczny okres, albo jak wiemy, że on ze spaceru wraca nakręcony jak dziadowski bicz, no to najpierw powiedzmy, zastanawiamy się, czy ten spacer może nie był zbyt bodźcujący, albo zbyt długi, albo w jakimś innym miejscu go przeprowadzić, ale może też z automatu w wejściu już dawać psu gryzaka na zasadzie rytuału, nie? Chociaż to też uwaga, bo mi się to zemściło, że pies bardzo mi się zaczął ekscytować, Jozio tak miał, że... A, jak wracał, tak, żeby jak wracał, dostanie. Że zostawał po prostu małpiego rozumu, bo wiedział, że będzie gryzak. Ale no powiedzmy, że jak to zrobi się może bardziej trochę umiejętnie, nie od razu bezpośrednio po wejściu, tylko jeszcze chwilę tam się pokręcimy po domu i damy zaraz tego gryzaka, to też to trochę inaczej będzie, nie? Znaczy dobrze byłoby mieć, jeżeli już jakieś rytuały robimy, no to żeby się ich trzymać, bo tak, później nagle coś zniknie. Więc bo też robić tak, że czasami to jest, czasami tego nie ma, chyba że to jest bardzo potrzebne i potrzebne jest zawsze, no to wtedy dajemy. No właśnie. Ale to wtedy też staramy się ten spacer tak zorganizować, żeby na tego stresu było jednak mniej. Tak, ale ja żeby też na przykład wiemy, sobie że radzi. Niezaplanowany ten spacer był, ale by zdarzył się bodźcujący, bo nie wiem, nagle do nas podbiegło 10 psów, no to załóżmy, że to już jest no, przyczynek do tego, żeby psu dać coś po spacerze. Tak, a też wiemy, jak nasz pies będzie reagował na pewne sytuacje, bo z czasem będziemy go poznawać. No, czyli przewidujemy, reagujemy wcześniej, dajemy strategię psu i sobie, to jest też ważne. A tutaj coś chciałam do tego nawiązać. Aha, no właśnie, no i gryzienie rąk, czy gryzienie wszystkiego u szczeniaka nie zawsze oznacza, że się chce bawić. Wręcz znaczy, raczej nie oznacza, mało, że chce się kiedy bawić. Kiedy oznacza, że chce się bawić, właśnie. Właśnie, no. Raczej tak, to tak. Są jakieś frustracje, przeładowanie bodźcami. Lub niezgoda na coś, tak, na przykład na dotyk odpowiedniej, tak, jakiejś tam, próba w jakiejś formie. Powstrzymania nas czy innego psa, nie? Dokładnie. O tym mówiliśmy w wcześniejszym nagraniu, o dotyku, o głaskaniu, ale jak najbardziej może być to też jakaś niezgoda, nie? Pies czegoś nie chce i po prostu złapaniem za rękę czy ugryzieniem w ten sposób będzie reagował. Oczywiście mamy tutaj też dosyć częstym problemem u szczeniąt jest taki brak samokontroli, kontroli nad sobą, kontroli nad emocjami, zbyt duże pobudzenie, wchodzenie na to zbyt duże pobudzenie. I to zauważyłem niezależnie od tego, czy ta hodowla jest jakaś super dobra, czy gorsza, czy ze schroniska, no po prostu się to pojawia. No, u psów niektóre mają takie, takie predyspozycje. No i wtedy dodatkowo trzeba byłoby na tym pracować, to już no, osobne nagranie będziemy musieli do tego zrobić, ale... Znaczy ogólnie o pobudzaniu się o pobudzaniu i aktywności się... to jest też, pikuś ma ADHD, czyli jak wyciszek psa tam u mnie na stronie, więc jakbyście czuli silną potrzebę do edukowania się w szybkim czasie, to zapraszam. Tak, no bo jednak to pobudzenie często występuje, szczenięta często są nadaktywne, mało śpią. Tutaj chciałbym nawiązać do tego, że ile powinien spać pies. To też jest dosyć istotne, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze początkowo. No, powiemy teraz. Natomiast pies śpi długo. Jeżeli mamy psa, który przez cały dzień jest aktywny, jak my jesteśmy w domu, tak? Przychodzimy do domu, on jest cały czas aktywny, potem wieczorem jest cały czas aktywny, idzie spać tylko wtedy, kiedy my idziemy spać, no, to znaczy, że mamy duży problem i że nasz pies ma problem. Tak, te szczenie te dwie trzecie doby powinno przespać.
Tak, tak, 16-18 godzin, tak. To nawet dorosły pies. Tak, nie? Nawet dorosły pies i myślę, że szczenięta nawet powinny czasem sypiać dłużej, bo mają tych więcej jakichś tam bodźców różnych, na które muszą reagować, muszą sobie jakoś z tym radzić, muszą to odsypiać. Więc jeżeli mamy psa, który jest ciągle pobudzony, ciągle coś robi, ciągle gdzieś tam chodzi, nie potrafi zasnąć, nie potrafi sobie z tym radzić, to dobrze byłoby właśnie pomyśleć wtedy albo o takiej klatce, żeby pies miał swoje jakieś miejsce, albo jakimś ogólnie osobnym miejscu, gdzie pies będzie mógł wypoczywać, bo być może to miejsce, w którym aktualnie żyje, gdzie my jesteśmy, gdzie dużo chodzimy, przemieszczamy się, dużo się dzieje, bo nie, bo jest rodzina. Pies nie ma możliwości wypoczęcia, tak? Bo ciągle coś się dzieje, ciągle są jakieś bodźce, no i oczywiście powoli pracować nad tą samokontrolą, pozwalać mu się w jakiś sposób wyciszać. No bo jest to częsty problem, nie? Że te psy są nadaktywne, mało sypiają, a później no to wszystko się przekłada na... Też nie mają takiego wyłącznika off, nie? Że, tak. Że pies jest właśnie cały czas aktywny, cały czas pobudzony, ale też często, no powiedzmy sobie szczerze, nakręcamy to, nie? Zwłaszcza tak, oczywiście, jak jesteśmy opiekunami psa rasy pracującej, to słyszymy, zanim jeszcze weźmiemy tego psa, że przecież go trzeba wybiegać, wymęczyć, wytrenować. Już a nie tylko zacznij. Takiego, nawet ogólnie pies przecież powinien się wybiegać, powinien się wybawić, jest szczeniaczkiem, chce się bawić i w ogóle. Tak, ale jak masz małego borderka czy innego maliniaka, no to jeszcze te predyspozycje no ogóle, do uczenia się, do robienia, no to cały czas praktycznie coś. A te psy paradoksalnie pracujące trzeba je uczyć wyciszania, bo one pracować już umieją. Tak, one się do tego nadają dokładnie. Tak. No, także to warto mieć to na uwadze, że jednak jak trochę poczekamy z nauką, siad, waruj, równaj, przynieś, podaj, pozamiataj, to nic się nie stanie. Tak, tak, żeby też nie przesadzać z tymi zabawami, właśnie z tym aktywowaniem ciągle psa, że to, że on do nas przychodzi, to nie znaczy, że od razu chce się bawić. To, że rzucamy psu piłkę i on za nią biegnie, to nie znaczy, że on to uwielbia, tylko że jest to w jakiś sposób wykorzystanie tego instynktu przez nas, tak? Że to nie pies pierwszy przyniósł nam piłkę i powiedział, rzuć mi ją. To ja pierwszy ją rzuciłem i to ja sprawiłem, że pies za nią pobiegł, tak? I potem to może się wzmacniać to zachowanie, bo to też jest dla psa przyjemne korzystanie z tego. Tak, natomiast to później pies może niepotrzebnie się nakręcać, więc żeby uczyć psa odpoczywania, że coś się kończy, że teraz będziemy odpoczywać, że tego się nie robi ciągle. Warto też sobie wprowadzić takie sygnały ogólnie już dla szczeniaka, tak? Że sygnał kończący, że już jest koniec, że już nie będzie nic więcej robione. Czy właśnie sygnał taki aktywizujący, na przykład i mówimy imię psa i to oznacza, że zaraz będziemy coś wspólnie robić, nie? Bo też, no i warto w ogóle, ze szczeniakiem czasem trudno, ale dążyć do tego, żeby tworzyć rytuały, nie? Żeby się, była jakaś tam pora na ćwiczenie, była jakaś pora na, nie wiem, małą jakąś tam spokojną zabawę, czy węszenie, czy coś, a nie, że tak w losowych punktach dnia, no bo często jest tak, że pies właśnie potem łazi ciągle za nami, oczekuje, ma nadzieję. Tak, zresztą rytuały są obecne z nami w życiu na co dzień i dobrze by było, żebyśmy wszyscy je mieli. Dokładnie. Jak się witać z psem? Ha! No jak się witać? No trzeba się witać. O, to trzeba zaznaczyć, że trzeba się z psem witać. Tak, nie ignorujemy. Nie ignorujemy psa, nawet jeśli ma problemy separacyjne, to tym bardziej witamy się z psem, ale w odpowiedni sposób. Czyli nie wchodzimy i nie zawieszamy się nagle nad psem, nie piszczymy pod ekscytowanym głosem, o jaki fajny piesek, tęskniłeś, czekałeś i w ogóle. Tak, nie robimy z tego wydarzenia, tak. Jakby nie wiadomo, co się stało. Nie czuchramy go, nie wiem, nie zaczynamy tam go brać na ręce i tak dalej, raczej na spokojnie, tak? Cześć piesku, można go tam dwa razy pogłaskać, nawet jeśli on jest wulkanem energii w tym momencie. I tyle, mówimy na przykład koniec i idziemy sobie do swoich spraw. Ale też, co często widać, to na przykład szczenięta, które posikują pod siebie w momencie właśnie powitania. No i to już nas powinno zastanowić, bo to nie jest oznaka radości, tylko raczej ambiwalentnych odczuć, raczej niepokoju, który się wiąże z tym, że robimy coś. Nawet nie to, że pies nas się boi jako takich osób samych w sobie, ale tego, co robimy, czyli na przykład często się pochylamy, albo nie wiem, w jakiś inny sposób jesteśmy zbyt intensywni dla psa, przez co on zaczyna sygnalizować swój dyskomfort. Tak, czyli raczej to powitanie stonowane. Ja to zawsze przyrównuję do tego, że jak my się witamy ze sobą, jak razem żyjemy w jednym domu, tak? No jeżeli, nie wiem, przychodzę z pracy albo gdzieś tam wychodzę ze sklepu, do sklepu wracam po godzinie, czy tam po pół godzinie, czy gdzieś tam po prostu byłem, no to jak przychodzimy, witamy się, no tam cześć kochanie, czy coś tam do siebie. Miło, oczywiście, no bo cieszymy się, że się widzimy. Tak. Ale no nie robimy z tego wydarzenia, tak jak przyjeżdża, nie wiem, po 4 miesiącach, czy tam pół roku, nasza ciotka, ulubiona nie? Ciocia, którą uwielbiamy po prostu i w końcu przyjechała, wyczekiwaliśmy to, no to wiadomo, że na nią cieszymy się inaczej. Albo tak jak psy się też potrafią witać ze sobą, tak? To, że to jest zazwyczaj spokojne, nawet te, które się znają. One się cieszą, ale to nie jest aż taki szał, więc my też staramy się tego nie robić, że ojejku, Jezu, super, że już jesteśmy, bo później też będzie z tego powodu problem, tak? Po pierwsze będzie coraz większy, po drugie będzie się nakręcał na to nasze przychodzenie, niepotrzebnie będzie pobudzony. No i też może tak w ten sposób gości traktować, nie? Czyli to, że nam jakby no nie przeszkadza, jak on na nas tam wskakuje,
no to, to też niekoniecznie jest informacja, dlatego że nie wiem, ktoś przyjdzie i też będzie chciał się w ten sposób witać. Tak, nie? Tak, bo to jest następne pytanie. No właśnie. Jak witać pieska z gośćmi? Jak witać pieska z gośćmi? Przede wszystkim poinstruować gości, żeby witali się tak jak my, czyli żeby, no bo właśnie, większość osób, które przychodzi, a nie ma swojego na przykład psa, chce pogłaskać pieska i oni przychodzą tak. Często głównie dla pieska, bo jak już mamy tego szczeniaczka, to wizyta jest taka, że o, to pokaż tego pieska. No a potem właśnie. Są takie sytuacje, że przestają do nas przychodzić znajomi, bo mamy pieska. Więc pamiętajcie o tym, bo wiele takich miałem już przypadków na wizytach domowych, że no, my już gości nie mamy, bo właśnie mamy pieska. Także. No właśnie, to się mści, nie? Czyli przede wszystkim goście też powinni witać się tak jak my. Spokojnie, bez większych emocji. W zasadzie w większości zignorować tego psa, tak? Powiedzieć mu o cześć piesku i tyle. Nie robić z tego też jakiegoś wydarzenia. W ogóle goście w domu nie powinni stanowić atrakcji, ja uważam. Tak, nie? Ja też tak uważam. Myślę nawet, że też powinniśmy obserwować naszego psa, jak on z tymi gośćmi sobie radzi, bo będzie część psów, która będzie reagować, że są goście, o fajnie, takich społecznie nastawionych, ale nie powinniśmy też robić z tego wielkiego, nie wiem, właśnie jakiegoś tam wow, rytuału, mocno pobudzającego, psem, bo później pamiętajcie o tym, że właśnie będzie, no tak, bo później będzie to pobudzenie, dzwonek, domofon, pies zacznie szczekać, biegać, będzie pobudzony, będzie robił różne rzeczy, których będziemy chcieli go zaraz oduczyć, a to będzie bardzo, bardzo trudne. Bo będą, już tak, bo już są skojarzenia. Więc jeżeli pies ma nasz problem, ja jestem nawet skłonny stwierdzić, że jeżeli przychodzą goście, którzy to nie są jacyś ani rodzina, ani znajomi, których pies dobrze zna, albo ktoś przychodzi tylko na chwilę, w ogóle pies nie powinien mieć z nim kontaktu. I ja bym nauczył psa już wcześniej od małego, że jest tam jakieś pomieszczenie w domu, do którego ja go wprowadzam, tam go zamykam i teraz tu sobie poczekaj. I ktoś przychodzi, nie wiem, na chwilę kurier, czy tam jakiś, nie wiem, nawet sąsiad na chwilę, czy tam, no może sąsiad to nie, bo pies go zna, ale powiedzmy jakaś tam obca, nie wiem, ktoś z pracy, koleżanka, czy ktoś nagle coś przywieźć, jakieś dokumenty, chwilę posiedzieć, albo po prostu nieznana osoba, czy nie wiem, agent ubezpieczeniowy, tak przychodzi do nas coś zrobić, to po prostu psa zamykam i on z tym człowiekiem tego kontaktu wcale mieć nie musi, moim zdaniem nie jest to w ogóle mu potrzebne. A jeśli nasz pies ma ogólnie problem z ludźmi, boi się tych ludzi lub jest jakiś taki nieufny, to też lepiej jest go na początku zamknąć, żeby to samo wejście, czyli to też to, że ta uwaga jest taka skierowana. To jest przyjemny moment, nie? Tak naprawdę, tak, że tak. Ktoś napiera w strefę psa. Tak, dokładnie, wchodzi do naszą przestrzeń. Wejść, no bo jest wąsko, nie? I tego psa dopiero po chwili wypuścić, jak trochę się uspokoi sytuacja, ludzie się rozsiądą, będzie już trochę więcej spokoju, wtedy go wypuścić, żeby sobie wyszedł, zobaczył, kto jest, jak on się zachowuje, kim jest, tak podszedł sobie, obwąchał wszystkich, nikt nachalnie do niego się nie rzuca, nie dotyka. Go. No jeżeli pies oczywiście przyjdzie, poprosi o jakiś tam kontakt, no to wtedy już powiedzmy, że to trzeba było poinstruować odpowiednio ludzi, bo to też zależy, jak pies będzie reagował, ale no myślę, że tak to najlepiej byłoby rozwiązywać, tak żeby później unikać właśnie tych momentów pobudzenia, bo to w przyszłości naprawdę przynosi poważne problemy, tak? Pies szczeka, dużo jest pobudzony mocno, przychodzą goście, skacze właśnie na nich. Męka ich na przykład. No to jest jedna z podstawowych rzeczy, które ludzie chcą po prostu później zmienić w przyszłości, tak? Rzeczy, których tak naprawdę mogło nigdy nie być. Bo to oczywiście zawsze jakaś będzie reakcja psa na człowieka, no, ale, tak, nie musi ona być. Przyszedł, ale nie musi być. Nie musi być wzmacniana w ten sposób. Tak, nie? Tak, nie musi być wzmacniana w ten sposób. Dobrze, to co mamy następne? Tutaj chyba już powoli kończymy nasz temat domowych problemów. Więc bardzo ładnie nam poszło. Tak, będą jeszcze tematy zewnętrzne. Natomiast, no właśnie, tak jak widzicie, do większości problemów można w ogóle nie dopuścić, tak? Odpowiednio postępując psem od początku. Można to zaplanować, można sobie poukładać pewne sytuacje. Oczywiście nie mamy nad wszystkim kontroli, ale nad wieloma sytuacjami mamy. Warto to wykorzystać, tę moc, którą mamy, bo to jest bardzo duża moc, żeby kontrolować część środowiska, zwłaszcza w domu, tak? No bo na zewnątrz trudno jest tam wszystko, czy nawet cokolwiek skontrolować. No nie mamy wpływu na pogodę, na innych ludzi, na jakieś tam inne zdarzenia. Ale w domu możemy podziałać w taki sposób, żeby nasz pies był jak najbardziej pchnięty w stronę ideału, może tak, bo nie da się tego zrobić wszystkiego idealnie, ale możemy dużo rzeczy. Może być tak, zdecydowanie jakoś tam lepiej. Strategicznie ugryźć, nie? Ale jest jeszcze jedna rzecz, która nam się zagubiła. Karcenie. Karcenie to jest temat, który też jest bardzo często. Ludzie zadają pytania, jak karcić jak psa. Czyli nie czy nawet karcić tylko psa, tylko jak to robić, żeby mu wytłumaczyć. Albo... Tak, bacik. Mopem. Gazetą.
Także no, pytanie pierwsze, czy w ogóle to robić? Nie? No, my jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem karcenia, tak. Bo już samo to się po prostu źle kojarzy. Znaczy, tak, ja może powiem, jaką my mamy definicję karcenia, bo to chyba też każdy ma inną z tego, co widzę gdzieś tam na grupach i tak dalej. Jestem ciekawa, czy mamy takie same, bo to w ogóle jest jeszcze inna bajka. Bo jakby tak patrzeć z naukowego punktu widzenia, to karą jest też odosobnienie na przykład, tak? Czyli można powiedzieć, że ja w swojej praktyce też stosuję kary. Nawet brak nagrody jest karą. Tak, tak. Albo właśnie polegające na zabraniu czegoś przyjemnego albo odosobnieniu psa wtedy, kiedy na przykład, no nie wiem, zachowuje już naprawdę tak, że nie, no nie powinno to tak być i nie może kontynuować tego, ponieważ to zachowanie może się wtedy wzmacniać. Nie? Czyli jakby taka forma kary jest ok, dla mnie przynajmniej. Znaczy tutaj nie powinniśmy tego nazywać moim zdaniem karą, bo jest no z to definicji... P minus, tak? Czyli tak, punishment tak. Ujemny. No, jakby ale to nie w jest kara, nie bardziej. W tym naukowym żargonie trochę tak. To tak przetłumaczone zostało tak, na polski. Zostało natomiast tak przetłumaczone. No, także my raczej tego nie tak. Uznajemy jako kary, natomiast no, jest to takie... Takie jest to pewien rodzaj czegoś nieprzyjemnego dla psa, tak? Że jakby, no, konsekwencja traci, po prostu tak. Pewnego działania mojego, tak? I każdy się powinien nauczyć, że działania pewne mają pewne konsekwencje. Dokładnie. Bo mają albo je. Że psu na coś nie pozwolę, tak? Że na przykład nie wiem, skoro szczeka albo mnie ciągnie usilnie do jakiegoś krzaczka, a wcale nie ucieka od żadnego bodźca i nie jest tego strategia na poradzenie sobie, no to ja też nie pozwolę mu, tak, na to. Czyli jakby to, że nie krzyczymy na psa i to, że go nie bijemy i nie szarpiemy go na smyczy, czy nie dajemy mu klapsów w pysk, czy tam delikatnych klepnięć, jak to niektórzy lubią określać, nie oznacza, że pies może robić wszystko. Absolutnie. Wręcz nie? Przeciwnie, wręcz nie może robić wszystkiego, tak jak wszyscy my nie możemy robić wszystkiego, czego byśmy chcieli. I dobrze byłoby psa od małego już nauczyć, że pewnych rzeczy mu nie wolno robić, że po prostu czegoś nie wolno. Tak, żeby pies potrafił sobie, tak, i żeby nie? Sobie też pies potrafił z tym poradzić. Że tego się nie da zrobić, że tego nie wolno zrobić, a nie, że czegoś mu nie wolno i potem nagle się pojawia ta frustracja właśnie i znowuż tak. Jakieś problemy. Albo, że jeśli on coś robi, to my nagle stajemy się niebezpieczni, bo pamiętajcie, że jeśli my karzemy psa fizycznie, czy krzykiem, czy jakimiś narzędziami karzącymi, to pies zaczyna nas kojarzyć jako bodziec karzący, zaczyna się nas po prostu bać. Bać, tak, tak. To po prostu ta relacja nasza przestaje być taką partnerską taką relacją, na zaufaniu. Nie? Pies na pewno nie rozumie tego w ten sposób. Jeżeli chodzi o tego tematu właśnie, że pies wie, że źle zrobił, czy inne, to odsyłamy też do naszej strony, tam co mówi pies, czy, tak. Czy do fanpage'a, tam są na ten temat informacje. Natomiast no, jeżeli chodzi o karanie, to zdecydowane nie. Natomiast wprowadzenie jakichś tam zasad tak. Palujących... Tylko, że zasady można wprowadzić bez przemocy. Tak, bezprzemocowo, dokładnie. Bez jakiejś tam represji, nie? Dokładnie. Aparatu tak. Represji. Dobrze, no to chyba tutaj, jeżeli te problemy domowe, myślę, że kończymy na tak, tym. Tak, tak. I chcieliśmy Was jeszcze na koniec zaprosić. Jeśli macie szczeniaka, to oczywiście w naszych warsztatach też możecie wziąć udział. Jeśli nie chcecie ze szczeniakiem, to jak najbardziej można przyjść jako uczestnik bez psa. Wtedy bierzecie udział w obserwacji wszystkich interakcji innych psów, par pies-człowiek. Uczycie się, jak postępować z psiakami, jak właśnie organizować prawidłowo ich interakcje między sobą. I później można to praktycznie przełożyć na tak, bardzo domowe. Dużo praktycznych rad, zastosowań, można też zadawać pytania na temat własnego psa, dokładnie. Jak mniej więcej pewne rzeczy byśmy widzieli, no jakby najbardziej jest, taka osoba jest pełnoprawnym uczestnikiem. Tak, warsztatów. Jak każdy, warsztatów, tak, może dokładnie. Zadawać pytania, działać sobie i... Tak, i będą one w marcu, w kwietniu będą. W kwietniu będą, tak. Którego? 18. 18 kwietnia zapraszamy na warsztaty, a 21 marca w sobotę będzie Akademia Psiego Języka, czyli jedyne w Polsce na chwilę obecną takie interaktywne wydarzenie, seminarium, na którym będziemy uczyć się podstaw psiego języka. Czyli jeśli nie do końca jeszcze rozumiesz, o co chodzi twojemu szczeniakowi, albo innym psom, albo obawiasz się właśnie wpuszczenia w interakcję swojego szczeniaka, bo nie rozumiesz, co zrobiłyby inne psy. Albo chcesz wiedzieć, bo dopiero będziesz mieć szczeniaka. Dokładnie, to też jest dobry moment. Będą analizy filmów, będą interakcje z naszym psim modelem Azorem. Będziemy pokazywać wszystko na żywym organizmie, prawie żywym organizmie. tak, no i zapraszamy, a przy okazji jeszcze powiemy o naszej niespodziance, ponieważ niedługo już premiera gry. Gry, co mówi pies i przygotowaliśmy ją specjalnie dla Was, ale jeszcze więcej informacji to dostaniecie później. Tak, już niedługo będą się pojawiać jakieś informacje na Facebooku, na naszym fanpage'u, więc zapraszamy do śledzenia, zapraszamy również do subskrybowania kanału.
jeśli uważacie, że to są wartościowe treści, polubienia, zostawiania komentarzy, tego co myślicie o tym, co mówimy, czy mieliście jakieś własne przypadki, przemyślenia, czy rzeczywiście się potwierdza to, co mówimy, czy wręcz uważacie, że jest zupełnie inaczej, też chętnie podyskutujemy, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Merytorycznie. Merytorycznie, oczywiście. Zaznaczone. Tak, tak, oczywiście merytorycznie. Także zapraszamy do wszelkiej aktywności tak naprawdę. Tak. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.